jesteśmy komisją, która obejmuje placówki z terenu całego powiatu tczewskiego. Natomiast do obecnego protestu przygotowaliśmy 20 placówek. Oczywiście w swojej macierzystej placówce przygotowałam wszystkich do podjęcia akcji strajkowej, a teraz po prostu, w cudzysłowie powiem, wizytuję placówki, które objęliśmy tym protestem. I po prostu sprawdzamy, jakie są nastroje, co ludzie też myślą, pracownicy i nauczyciele o postępach w negocjacjach, o tym, jak mamy szansę na to, żeby nasze żądania zostały spełnione. Podejmujemy decyzję o wejściu w strajk uchwałą Komisji Międzyzakładowej. I tą uchwałę podjęliśmy, że z dniem 8 kwietnia ten strajk rozpoczynamy w 20 placówkach. Zresztą przez prawie 2 miesiące przygotowywaliśmy się do tego, czekając na jakby wcześniejsze rozwiązania pomiędzy rządem a stroną związkową. Natomiast cały czas liczyliśmy się z tym, że może być efekt niezadowalający i końcowym efektem naszych działań, którego nawet nie bardzo chcieliśmy zaczynać, bo taką determinację trzeba w sobie stworzyć, bo nauczyciel nie chce strajkować, ale w tej sytuacji, kiedy te żądania w pełni nie spełniły naszych tutaj oczekiwań, to ta akcja strajkowa została podjęta. Ona została podjęta 27 marca, ta decyzja o wejściu w strajk z dniem 8 kwietnia. I wczorajsze rozmowy, które skończyły się podpisaniem porozumienia przez pana Ryszarda Proksę, przewodniczącego sekcji krajowej, spowodowały tylko tyle, że jest podpisane porozumienie. Natomiast ta uchwała o wejściu w protest, w strajk, obowiązuje. I dopiero jeżeli my uznamy, że nasze postulaty zostały spełnione, to podejmiemy uchwałę o po prostu odstąpieniu od strajku i ta informacja pójdzie do tych 20 szkół. Dzisiaj daliśmy wybór nauczycielom i okazuje się, że w 20 placówkach wcześniej przygotowanych do strajku ten strajk się odbył. Bo to już widzimy teraz po relacjach przewodniczących. Jeżeli chodzi o nasze żądania, bo to warto podkreślić, że myśmy już 30 stycznia sformułowali je na piśmie, rozesłaliśmy do wszystkich szkół i to przede wszystkim było faktycznie podniesienie wynagrodzenia. Mówiliśmy o 2 transzach, czyli 650 zł od września i 650 zł od 1 stycznia 2020, bo takie były nasze żądania. Drugi postulat dotyczył odstąpienia od nowej wprowadzonej oceny pracy nauczycieli, który uważamy za zupełnie chybiony. I powrót do krótszego awansu zawodowego nauczycieli, czyli skrócenie ponownie do tej wersji sprzed 1 września 2018. Zabiegaliśmy też o odstąpienie od realizacji darmowych godzin karcianych tak zwanych, czyli godzin pracy z dziećmi niejako narzucanych, ale za które nie ma wynagrodzenia. Krok ministerstwa tu się już też w czwartek, między innymi pani minister przyjęła rozporządzenie, że ta liczba tych godzin jest zwiększona, tych opłacanych z tytułu takich godzin do dyspozycji dyrektora, więc przyjęliśmy to jako dobry krok. Natomiast w porozumieniu, które zawarł pan Proksa, spełniony jest ten postulat odstąpienia od oceny pracy nauczyciela w tej nowej wersji. Skrócona ścieżka, co dobrze przyjmujemy. Natomiast postulat płacowy zdecydowanie nas tutaj na razie nie zadowala. Będziemy rozważali na posiedzeniu i sekcji regionalnej w dniu jutrzejszym, czy wspólnie, czy odstępujemy od tej akcji strajkowej, czy na tym pozostajemy i będziemy rekomendować pewne rozwiązania w dniu jutrzejszym na posiedzeniu Komisji Międzyzakładowej, która strajk proklamowała. Więc te decyzje dopiero zapadną. Z naszych spostrzeżeń prawdopodobnie szkoły w jakimś tam stopniu większość się przygotuje. Tak? To rozporządzenie, które przyjęło ministerstwo, że mogą obsługiwać, w cudzysłowie powiem, egzamin wszyscy, którzy mają kwalifikacje pedagogiczne, nawet jak jednego dnia nie przepracowali w oświacie, istnieje prawdopodobieństwo, że w jakiś sposób się uda w tych większych ośrodkach je przeprowadzić. Natomiast proszę Państwa, to jest każdorazowo decyzja,
nauczyciela, który przystępuje do strajku. Codziennie rano nauczyciel podejmuje decyzję, czy strajkuje tego dnia, czy nie. My możemy rekomendować pewne rozwiązania. Też pewnie jutro podejmiemy decyzję, czy zawieszamy ten strajk, czy będziemy go kontynuować, bo na czas egzaminów możemy go na przykład zawiesić, ale to będzie też decyzja komisji i później indywidualnie każdego z członka grona pedagogicznego. Tak? Jeżeli chodzi o egzaminy, to będzie decyzja jakby suwerenna na początku dnia. Ja myślę, że no faktycznie pewne rzeczy uzyskaliśmy, ale oczekują nauczyciele po pierwsze docenienia swojej pracy. Ja myślę, że tu ten aspekt taki moralno-etyczny, podejścia do nas, traktowania nas jako ważne ogniwo w wychowaniu młodego pokolenia nie jest podnoszony. Tak? Traktuje się nas bardzo przedmiotowo i chyba tego najbardziej, to nas najbardziej boli. Aspekty wszystkie tam finansowe, no możemy, znosiliśmy przez wiele lat. Nasze wynagrodzenia były niskie przez moje na przykład całe życie zawodowe i zawsze nam mówiono, że nie ma w kraju pieniędzy, w związku z tym musimy się zadowolić tym, czym, co mamy. I myśmy podchodzili bardzo odpowiedzialnie, natomiast sytuacja, kiedy no, jest wzrost gospodarczy, są pieniądze, a nadal jakby mówi się do nas, że dla nas nie ma. To myślę, że to jest ten ból, który podnoszą w pokojach nauczycielskich zarówno nauczyciele, jak i pracownicy obsługi, bo o nich też zabiegamy, bo te 650 zł miało być w dwóch ratach, ale też dla wszystkich pracowników oświaty. Także tu jakby nie zapominamy, wystąpiliśmy też do wszystkich samorządów, żeby usiąść i wspólnie popatrzeć, czy jest szansa, żeby podnieść te wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi, bo ich wynagrodzenia leżą w gestii samorządów. Z subwencji, którą otrzymuje samorząd, on desygnuje też pewną pulę na pracowników administracji obsługi i tu rzeczywiście to są też bardzo żenująco niskie kwoty, szczególnie obsługi, jeżeli patrzymy na obsługę. Problemów jest sporo i ja myślę, że ta gorycz spowodowała, że frekwencja na tym strajku jest dość wysoka, bo to jest 50%, przeszło 50% pracowników, a przede wszystkim nauczycieli, tak? I tu podsumujemy dzisiaj na pewno ten dzień i jutro pełne dane z tego dnia zawieziemy na sekcji i zobaczymy, jak to w skali województwa wygląda, ale na pewno jest to duży procent zaangażowanych nauczycieli. No liczymy na zrozumienie przede wszystkim. My całe życie swoje zawodowe poświęcamy dzieciom i w życiu nie chcielibyśmy ich krzywdy. Natomiast dziękujemy też rodzicom, którzy nas już zrozumieli, zaopiekowali się swoimi dziećmi w tym dniu i być może jeszcze będzie potrzeba dzień, dwa, trudno powiedzieć. Liczymy na to, że będziemy czuli to wsparcie. Cel mamy wspólny i myślę, że warto też w nauczycielach wzmocnić to poczucie wartości, ważności ich działania, więc za to przede wszystkim rodzicom dziękuję. We wszystkich szkołach, w których byłam dzisiaj, były wydzielone miejsca, gdzie dzieci były zaopiekowane. Nawet w tych szkołach zdarzało się, że było więcej sprawujących opiekę niż dzieci, które przyszły do szkoły, bo duże, masowe szkoły to była nieraz trójka, czwórka dzieci do zaopiekowania, więc tu naprawdę, co się dało zauważyć, jak się do szkół podjeżdżało, szkoły, które zazwyczaj są głośne, hałas w koło się rozchodzi, a tym razem podjeżdżało się do pustych prawie budynków, wokół których nie było żadnego zwiększonego hałasu, więc wrażenie takie dla człowieka oświaty dziwne, niespotykane, bo przecież takiego strajku nie było co najmniej 26 lat. Jak nie wiem, czy to nie jest pierwszy tak w takim wymiarze. My się też z tym wszyscy oswajamy, z tą sytuacją, ale liczymy na to, że samorządy, dyrektorzy, no i może i to ministerstwo spojrzy na nas też przychylnym okiem i będziemy się czuli ważni. Przede wszystkim ważni dla tego ministerstwa, że my jesteśmy tym narzędziem, które wypełnia ich założone cele i myślę, że dobrze by było, gdyby nas pozyskali do tych swoich celów. No jest to na pewno sympatyczne, tak, że w takich przekazach
które niewiele kosztują, ale na pewno zyskuje dużo w naszych oczach, że rozumie te potrzeby, bo burmistrz najbardziej wie, jakie środki idą na szkoły, wie, jaka jest sytuacja, jeżeli chodzi o wysokość subwencji i w jakim stopniu te potrzeby szkół zabezpiecza. No i wie, jakie wynagrodzenia otrzymują pracownicy szkół, które mu podlegają, więc myślę, że ta świadomość powoduje, że on wyraża to, co jest faktem, że to jest potrzeba, żeby tutaj coś zmienić. No miejmy nadzieję, że dojdzie do tego, że te nasze pensje będą uwarunkowane od średniego wynagrodzenia w kraju i wówczas nie będziemy musieli co chwilę stawać i przypominać, że przepraszam, nam się już obniżyło to wynagrodzenie w stosunku do innych wynagrodzeń i że też chcielibyśmy po prostu wszyscy korzystać z tego dobrobytu, który w kraju jest. Liczę na to, że te rozmowy, które są tam gdzieś podobno obiecane na przełomie czerwca i lipca, przyniosą rozwiązania systemowe, a nie takie jednorazowe, dotyczące tylko jakichś kwotowych rozwiązań chwilowych. Na pewno my jesteśmy w stanie rozmawiać o różnych rozwiązaniach. Nauczyciel nie ma teraz komfortu swojej pracy. Jeżeli chcemy nauczyciela przytrzymać dłużej i on miałby tu wykonywać swoje wszystkie inne czynności, to on musi mieć miejsce do tego działania, czyli musi mieć jakieś stanowisko komputerowe, dostęp do internetu, jakąś tam intymność w tej pracy, bo sprawdzanie prac nie może się odbywać w hałasie, gdzie siedzi 20 osób zgniecionych jeden na drugim. Więc zapewnienie tych pewnych standardów mogłoby spowodować, że będzie to dla nas też jakiś komfort pracy, bo też już nam się nie chce ciągle słuchać, że my pracujemy 18 godzin w tygodniu i tak naprawdę to jest wszystko, co my robimy. Bo myślę, że jeden plus już uzyskaliśmy, że społeczeństwo zdało sobie sprawę, że to nie jest 18 godzin w tygodniu, bo już tyle razy wyartykułowano, że ile czynności jeszcze ten nauczyciel musi spełnić, a jeszcze musi mnóstwo takich biurokratycznych, dla nas bezsensownych rzeczy, sprawozdawczych robić, które nie powinny obciążać nauczyciela. On powinien pracować z dziećmi, on powinien mieć czas dla tych dzieci, powinien nie być zestresowany, że ciągle jakiś papierek trzeba gdzieś tam odnieść i najważniejsze jest wypełnienie dokumentacji, a ta reszta to tam niech się jakoś dzieje. My się przeciwko temu też nie godzimy. Więc jeżeli spełni się pewne warunki, jeżeli to będzie miało jakieś najpierw w wyposażeniu, w możliwościach szkół, stworzą się te warunki, to możemy o tym rozmawiać. Natomiast nie oszukujmy się teraz, kiedy w niektórych szkołach ten podwójny rocznik wejdzie, kiedy zmianowość się w niektórych zwiększy. Ja nie mówię wszędzie. To będzie niezmiernie trudne. I każdy z tego poziomu hałasu, który mamy w takich przepełnionych placówkach, jak najszybciej chce wyjść, żeby odzyskać jakąś równowagę też, bo ten komfort wykonania tej reszty pracy też musi być zapewniony. Oczekiwać można od nas różnych rzeczy, ale muszą być stworzone warunki i na pewno nie będziemy się wzbraniali. Coraz częściej słyszę takie głosy, że ja bym chętnie usiadł i swoje zrobił, tak, i poszedł do domu jak normalny, w cudzysłowie, pracownik i odpoczął, a nie zabierał tą swoją pracę i sprawdzał do późnego wieczora czy tam w nocy, jak już położymy dzieci spać. Więc to jest specyficzna praca. Ten postulat, który nie był też artykułowany tutaj jako żądanie do spełnienia przez ministerstwo, żeby dać nam więcej czasu do pracy z dziećmi. To się słyszy w pokojach nauczycielskich bardzo często. My chcemy ten czas poświęcać, my czerpiemy z tego satysfakcję, ale też odbiurokratyzowanie, które obiecuje pani minister, jest bezwzględnie konieczne, tylko znowu nie wiemy, jak to będzie wyglądać. Ładnie się to nazywa, natomiast co w ślad za tym pójdzie? Też budzi to nasze obawy, że może nie będzie to samo, co my rozumiemy pod hasłem odbiurokratyzowanie. Nie? Więc tutaj bardzo dużo jest niewiadomych na tym etapie.